Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym live'ie. Już zabieramy się za granie. Wszystko sobie poustawiałem już. Jeszcze tylko patrzę, czy siedzę odpowiednio względem kamerki. Ale chyba jest ok. Jakby było za głośno, gra w sensie, to dawajcie znać, będziemy kombinować z głośnością. A ja już się zabieram za wyścigi. Dzisiaj mamy do pokonania Earla z najpiękniejszym samochodem, jaki jeździł w tej grze. Czytaj, Mitsubishi Lancer Evo 8. Biało-niebieski. Piękny samochodzik. Zaraz, zaczynamy od najgorszej możliwej opcji, czyli od draga. Co najgorsze, to na początek zupełnie odwrotnie jak na testach w szkole. Tam to co łatwiejsze, to na początek, a dopiero później można myśleć o tym trudnym, żeby zrobić jak najwięcej. Jechałem na zupełnie innym pasie. Jakim cudem go zniosło? Za wcześnie. Teraz dobrze. Teraz dobrze. Git. O matko! Co za pech! Jak to z dragami? Dobra. Już wiadomo, że dragi cię zniszczą. Nie pakuj się w dragi. Uuu, ale dobry start miał. Tak mi mówili, a ja nie słuchałem. Ajajaj, liczyłem, że się przecisnę. Bloody hell. Duże obroty zaraz skoczyły. Kuźwa mać. To jeszcze nie przeskoczę. Ła, udało się. Mamy to. W sumie nie był taki trudny, tylko ja te parę razy spieprzyłem. Co? Słychać mnie? To dobrze. Dobra, już. Patrzymy następne wyścigi. Nie. Najbliższy jest ten. Czy może tak mi będzie lepiej jeździć? Znowu na początku troszkę laguje gra, ale to pewnie dlatego, że ją przełączałem alt-tabem. Może powinienem zacząć włączać ją dopiero, jak się z wami przywitam. Może wtedy będzie ok. O, zagapiłem się na radar za mocno. Dobra. Worki ze śmieciami zostawione. Dobra, eliminację gramy.
Miałem ustawić dzisiaj bossa transmisji, zapomniałem całkiem. Dobra, jak nie zapomnę, to jutro ustawię. Teraz się z tym nie będę bawił. Bo to trzeba zdjęcie znaleźć, Erla itd. itp. O, jest super tajny skrót. Korzystamy, korzystamy z dobrodziejstw. Ło, ale pieprzne w ścianę. Strasznie dziwnie się tak jeździ, nie jestem przyzwyczajony. Dobra, patrzymy na punkto bestii od tyłu w takim razie. Gdzie mnie tu się odbijasz? Dobra, pierwsze kółko prawie zrobione. O! Chyba sobie nareszcie przypomniałem, jak się w to gra. Żeby mnie zapeszył, kurde, bo znowu klątwę rzucę i... Teraz będę wszystko przegrywał po 5 razy. O Boże, jedyny. O, to jest punto bestia. Zamierzamy nim tym przejść całą grę. Boże, jedyny. Ale moim zdaniem trzeba mu zmienić troszeczkę design. Teraz jest robiony taki na szybko, wczoraj to robiłem, żeby zmniejszyć sobie poziom policji. Już mnie za bardzo ścigali. Wow, szlak. Dawaj, bestio. Akurat z moim ulubionym. Tak, siwy, siwy tak, ale myślę o zmianie nalepki tego spoilera, bo on zupełnie nie pasuje do tego samochodu. Boków. Strasznie dużo jest tutaj do porobienia. Się pojawią nowe rzeczy. W ogóle już się pojawiły, bo jeszcze nie patrzyłem na to. Kurde, co tu się dzieje z tym ruchem? Dobra, lecimy. Z moim ulubionym samochodem, tak wizualnie, to się będziemy mierzyć dzisiaj jako bossa. Jest Earl i jego Mitsubishi Evo 8. Piękny samochodzik. Ale fakt, z tych pierwszych samochodów z Most Wanted, Punto jest najładniejsze. Są takie fajne sportowe tutaj, niziutkie, akurat do Punto. Poza tym założenie spoilera zawsze troszeczkę zmienia wygląd i zainteresowanie policji spada. Więc głównie też dlatego jest to założone. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Po pokonaniu Earla będziemy to zmieniać. Oczywiście rozważę też całkiem zdjęcie spoilera i chyba tych wlotów powietrza z dachu. Też je chyba zdejmę, pozbędę się ich.
O Jezus Maria, co tu się dzieje? Mówiłem, że rzucam klątwę, że już sobie przypomniałem, jak się jeździ. I zaczynam się obijać o wszystko dookoła. Narbafa? Można zobaczyć. Ty wiesz, dużo możliwości stylizacji w Most Wanted nie ma. Bo tak naprawdę są tylko gotowe zestawy tego wszystkiego. Kurde, faja. Dawaj, bestio, bo jeszcze... Mówiłem, kurde, że tak będzie. Rzucam klątwę i przegrał. Na ostatnim okrążeniu. Dobra. To jedziemy jeszcze raz. Co pierwsze okrążenie poszło niemal idealnie. Odpowiedziałem, że już mi się dobrze jeździ. No i się zaczęło. W Undergroundzie dwójce to było dużo rzeczy tam do zakładania. O! Tam to można było i w Carbonie jest super. Tuning wizualny. Tam to już jest swoboda. Tutaj to jest tylko takie dla purystów. Tak naprawdę można jeździć cały czas podstawową wersją, jakąś nalepkę co najwyżej dodać. O matko, będzie dachowanie. Oj, to jakie! No i tyle ze skrótu. Tak, tak, to prawda. Z tuningiem się tutaj nie popisali. Mógłby mieć jakieś znaczenie, chociaż tak jak w Undergroundzie dwójce miał. Tam te gwiazdki się zbierało, potem te magazyny. Jeżeli pod jakimś względem Most Wanted jest kiepski, to właśnie jest to tuning. Ale poza tym kocham tą grę. O matko. Ta. Już mi się zaczęło dobrze jeździć. Jasne. Już tryb noob się załączył. O Boże. W ogóle gra trochę skacze, jak zwykle na początku. Nie wiem, co ona ma. Może faktycznie od tego alt-tabowania. Ale już raz próbowałem to naprawić, to zepsuł się save to. Lepiej nic nie ruszam. Dobra, skupić się, trochę skupić. Znowu będzie daszek? O matko! O matko! Tak to jeszcze w życiu tu nie zjechałem. Ale dobre jest. Ups. Ups, 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 ups. Kurde, ten ruch. Nie jestem z tego zadowolony. Szczerze. A drugi przejechał dopiero teraz, to mam trochę zaliczki.
Teraz tego nie spieprzyć znowu na ostatnim okrążeniu. O Boże, skąd on się tu wziął? Dobra, teraz skok. O, w Fiat 500. Uuu, chyba jeszcze nie te czasy. Żeby te dobre Fiaty 500 wchodziły. Z 2005 rok, ja nie pamiętam. Dobrze, czy on już był taki popularny, czy... Nie wiem, prawdopodobnie uznali, że jest za słaby. Te sportówki to dopiero chyba później zaczęły wchodzić. Ale głowy nie daje. O matko. Tu stoi, czy jak? Pop, 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 pop. I but. Nie chcę być zapewny siebie, ale teraz jeżeli coś tutaj się naprawdę kretyńskiego nie odwali, no to mamy wyścig w kieszeni. Ops, 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 ops. O Boże! Już wygrana. Bingo! Dobrze jest. No właśnie, 2008 rok. To już chyba nawet po karbonie. Co znowu? Mija. Dobra. Już słychać, że mnie szukają, ale dobra. Lecimy szybciutko do kolejnego wyścigu. O kurde. Będzie? Będzie! Mam zrobione kamienie milowe? Nie, jeszcze. Dobra, gdzie mamy? Może zrobię sobie te kamienie przy okazji? Tutaj na prost. To jest pierwszy poziom, to trzeba uważać, żeby ich nie zgubić. Wprost. Pączka zostawiamy w spokoju. I na boczek. Teraz na spokojnie, co mamy? Zgubić poniżej 3 minuty, to nie wiem, czy mi się to uda. 6, nie, na pewno nie, 6. Dobra, no może go po prostu zgubię. I force him out of the road. No na pewno. Ty mnie zmuszasz do tego, żeby zjechać na pobocza. Zobaczymy, jak się nie uda zgubić ich w poniżej 3 minuty, to będę robił pozostałe. Jak się uda, to... Też z tymi pierwszymi poziomami to zazwyczaj nie było problemu, a ten czas lepiej teraz zrobić. Zanim jeszcze zaczną mnie ścigać na poważnie. Tak w sumie. Ale to było piękne przejechanie pod tą ciężarówką. A ten co tu robi? I skąd on się tu wziął? Dobra, żegnam pana. O, szlak.
No i dobra, chyba w poniżej 3 minuty się udało to zrobić. Tak, minuta 56. Super. Teraz co my tu mamy? Próba szybkości jest blisko i próba czasowa. Może to zrobię. No, fajny samochodzik. Faktycznie, Arbaf 500. Warty samochodzik kupna. I fajnie do prowadzenia, i fajny z wyglądu. Poszpanować też nim można. I dobra, brum. Punto bestia. Wyrusza na żer. They know when you put yourself another time. Don't they know when you pull off pain? When they, yes, they know when you put yourself another time. They said, yes, they know when you put yourself another time. They know when you pull off pain. When they, yes, they know when you put yourself another time. They said, slowly recall on your mind. I am self-control, but I'm open one drive, dead inside, never enough to forget that. O kurde! Och, to będzie beznadziejny wynik. No niestety. O! Rozglądaj się naokoło. No. Będzie pocisk. Coś czuję, że będzie trzeba powtórzyć. Śmierdzi mi tu replayem tego wyścigu. Ale zobaczymy. Ło, prawie 300 na liczniku. I wskakuje na pierwsze miejsce. Slowly recall on your mind. You now don't run from me. Then I'm scare you now. Don't run from me. O, jeszcze się policja w to włączyła, pięknie. Then you say, slowly recall on your mind. I am self-controlled, but I'm open one drive, dead inside. Never enough to forget that you're all of the Nova. Slowly recall on your mind. Slowly recall on your mind. W końcu mnie któryś zauważył. Na sam koniec wyścigu. Jaki pech. A to miłego opalania. Jak masz słoneczko, to... Na razie. Polecam obserwować kanał. Gramy w poniedziałek, wtorek, środa od 15. Co? Tak? A to fajnie, to dzięki, Purpiana. Jak takie wiadomości się pojawiają, to mów mi. Bo ja nie zawsze zauważę.
obserwowany, albo dotacje, albo cokolwiek innego. No, na razie. Jutro też gramy w razie czego, bo w poniedziałek nie było streama. To jutro o 15 też będziemy grali w Most Wanted. Dobra, wracamy na ulicę. No, mamy akurat niedaleko wyścig. No, ze zwierzaczkiem też się trzeba. Noob Petbot też czeka na zabawę. Road, rock, road, rock, road, rock, 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 rock. Road, rock, road, rock, road. To jest chyba piosenka Prodigy. You'll be under my wheels. Jak dobrze pamiętam tytuł. Jakoś ciężko chodzi ta gra, kurde, teraz. Nie wiem, co to się dzieje. Ale damy radę. Dobra. Bum. O, jaka szkoda, jak się zatrzymał centralnie. Ops. O, no. Co za nieprzyjemny wypadek. Ops. Żeby w to śmieciarę nie walnąć, bo to już mnie zatrzyma. Chciałbym się pochwalić, ale jak się zacznę przechwalać, to znowu zacznę uderzać we wszystko. Właśnie. Proszę bardzo, samo spełniająca się przepowiednia. Jak pięknie. Nie ma co. No nie, jeszcze prosto pojechał. Menda. You rodin, rodin. Kurde, flak. Punto the beast, punto the beast, dawaj. No betoniara jeszcze. W co jeszcze przypieprzę? W statuę wolności? Wiem, że jej tu nie ma, ale znajdę ją. I uderzę w nią tak centralnie. Z moim talentem to wszystko możliwe.
Dobra, trzymamy pozycję póki co. Nie walnij. Dwa samochody, niedobrze. O matko. O matko, już wiedziałem, że to będzie kolejny cios. Jezu, następne samochody. Ile tu jest teraz ruchu ulicznego? Pach, 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 pach. Wow, 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 jedziesz, 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 blablabla. Punto bestia, punto bestia. Wszystko na ostrzu noża. Za chwilę się przytnę, bo tak się nie da długo. Jak się bawisz samym ostrzem, to w końcu musisz się zaciąć. Nie ma siły. Ale póki co idzie całkiem nieźle. To jest teraz w prawo. O Jezus Maria. Bra i jest. Może to. Potem trzeba będzie się do tego długo wracać. O matko! Jakbym zrobił coś takiego w wyścigu, to bym się chyba pochlastał. Za mną jest policjant, tak swoją drogą. A dlatego pana to zrobiłem taką małą uprzejmość. Bo mi powiedział, że chciał jechać tak naprawdę w przeciwnym kierunku. To go odwróciłem tak uprzejmie. Z czystej uprzejmości. Jest mandacik. 16 tysięcy notowań. Informacja o policyjnym śmigłowcu? Jakaś maila dostałem? Aha. Potwierdzenie. Obserwowanie. No mam nadzieję, Purpiana, że wrócisz jeszcze na stream od czasu do czasu. Blablabla. Tak to nie robimy. Jest również bestia z tego powodu, że bardzo często wymyka się spod kontroli. Chyba muszę wyciągnąć kierownicę. Zobaczcie, jakby się w to grało na kierownicy. To taki arcade'owy, takie arcade'owe wyścigi. Mam kierownicę. Stoi tutaj na szafie. Może mogłaby się przydać. Czy w ogóle zapomniałem, że ją mam. Czy mamy kierownicę do wyścigów? Czemu ja z niej korzystam? Nie wiem, czy ją sprawdzałem. Muszę ją zobaczyć teraz. No, ja zapomniałem całkiem o niej. Po co ja gram na padzie? Chociaż w sumie ten pad to i tak będzie potrzebny, bo to jest moja karta dźwiękowa. Tak, używam pada od PS4 jako karty dźwiękowej. Dobrze słyszycie. Bo moja zintegrowana karta dźwiękowa siadła. I musiałem to jakoś zastąpić. Zauważyłem, że... Bo właśnie pad od PS4 świetnie się sprawuje jako
karta. Przełączyłem sobie słuchaweczki na pada. Normalnie mam wczepione pod monitor. Co mówiłaś? Kurde, nie tłucz się teraz z policją, tylko jedź. Co? Lewa ręka to jest do pieniędzy. Kobieto. Kiedy to się witasz lewą ręką? To będziemy... Będziemy mieli kasę. Będziemy mieli więcej kasy. O matko, matko, matko bosko. Nie przed samym finałem. No, przez ten błąd nie ma powyżej 30 sekund na liczniku, ale i tak jest dobrze. Co jest? Coś jest nie tak? Nie, no jest okej. Okay. Czemu mi tutaj pisze, że oglądana transmisja się zakończyła? Mnie straszą tutaj. Twitche. Nieładnie, nieładnie Twitchu. No, jesteśmy na żywo. Pewnie, że tak. No. Dziadostwo. Ja patrzę na komórkę, a tu oglądana transmisja zakończyła się. Burak. Dobra, jak najłatwiej teraz będzie dojechać do autostrady, bo tam trzeba przed nimi uciekać. Na skrzyżowaniu w lewo. I BUM! To jakimś cudem też jest spowalniacz pościgu. Już nie wiem, w jaki sposób to miałoby działać. Chciałem to w ogóle zrobić. Tutaj na wprost. Bounty ominięte. Ominięte blokady 6 i 12 stukniętych samochodów policyjnych. Nie, no zgubią się. Dobra, są. To zaraz będziemy ich stukać, pukać. Sorry, w ogóle uderzyłem w mikrofon. Łomatko, ale mnie zaskoczyli tutaj.
Ale dobrze wjechałem. Dobra. Tutaj się muszę pilnować, bo jak mnie tutaj zaboksują, to nawet nie ma gdzie uciec. I jak uciec? Trochę ich to spowolni. O! Nieznakowany, ale sam się rozwalił. Kuźwa, nie. Tu jestem, halo. Gdzie są następni frajerzy? O, jacyś są. Nią. Dobra, jest. Ścigamy się dalej. Zobaczcie, chciałem tam zrobić wszystkie naraz. Marzenie ściętej głowy, dopiero 3 minięte blokady, a tu już 2.40. Poszedł. Dwie, nawet nie trzy, ale już 5 stukniętych samochodów. Teraz będzie trzeci poziom pościgu. Fajnie. Już jest. Dzień dobry. Ale wyjechał z tych krzaczorów. Się normalnie ukrył jak polska policja z radarem. Ale za daleko nie zajechał. Tu jest. Jakiś baran. Uuu, jaka szkoda. Dawaj, gościu, dawaj, bo nie ma czasu. Jeszcze 6 was potrzebuje. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. Nie za szybko, żeby mu nie uciec. Bo się zawróci i pomyśli, że pojechał za szybko. Dzień dobry, panienko. Wyspałam się. Co, Melciu? No to fajnie. O, blokada. O Boże, to SUV-y. Ale tam koziołkuje. Dobra, zrobiliśmy już kółeczko. To robimy drugie. Kolejna blokada ominięta, ale miałem nadzieję go jeszcze puknąć, stuknąć. I bach! I dwa naraz. Poszły. No, jeden się nawet rozwalił. Poszedł mi stąd.
O, jeden kamień milowy zrobiony, jeszcze tylko te ze stukaniem, pukaniem ich. Jeszcze dwa. Jest 11. No. Dopiero co się przebudziła. Ale czoło. O Boże, Amen. Oj, nie wiem, czy nie... Kurde. Zaraz, miałaś mi zostawić pieniądze. Już bym dawno przyjechał z tym. A. To tego nie złapałem. Telefon zostawiła, się do mnie Iwona dzwoniła. Wiem! Ja o tym wiem! Mi wytłumaczyła wszystko. Schody sobie robi tam do tego. Wiesz, to takie, no, na czarno chodzi. No jak dopiero wstała, to jasne, że jest zaspana. Dobra, udało się. I dobra, teraz chwila, bo jak zwykle Twitch mi całą baterię zeżar. Muszę podłączyć telefon. Łomatko, 248 tysięcy notowań. Dobre. Dobra, już się telefonik ładuje. No, jeszcze trochę. Która jest godzina? Za 15:15. Jesteś wart górę zielonych? The hell? Numer 9 uważa, że nie da rady cię załatwić. Rocz. Dobra. A już mogę mu nawet wyrzucić wyzwanie. Ale jak zwykle zostały nam jeszcze wyścigi, które zamierzam ukończyć. Zanim weźmiemy się za bossa dzisiejszego.
Matko Bosko. Coś czuję, że tu miałem zjechać. A może nie. Pijany GPS mnie prowadzi, więc trzeba być gotowym na wszystko. A tutaj to jest. Próba prędkości. Dobra. Patrzę, czy nic nie piszecie. Uwielbiam z wami gadać. Szkoda tylko, że jest tak mało komentarzy. Dobra, jedziemy. Bo, nie wiem, przycisk. Spieprzyłem. Chciałem w starym stylu X-em dodawać gazu zamiast R2. Zdarza się. Trudno. A, spróba prędkości. Boże, jedyne, co ja robię? Już nitro zużywam. Ta, jeszcze ciągnij go za sobą. ...250 na liczniku. Drugi jestem tylko. ...238? Też tam 270 było widać. No, w każdym razie wystarczyło na pierwsze miejsce. Więc ja się bardzo cieszę. Z tego... Z tego też nie. No ja pierdzielę. Tak, spadnij teraz na ostatnie miejsce. Głupie samochody. Oj, śmierdzi tutaj replayem. Śmierdzi! Aż w Warszawie czują. Nie, ja to wezmę i powtórzę, bo to już nie ma sensu. Naprawdę. Dwa, jeden i brum. Dobra, teraz z głową, rozsądnie, bez niepotrzebnych wypadków. Jedziemy na prędkość, nie na pozycję, na prędkość. Boże, co on robi? Ma być jak najszybciej przy pomiarze. ...249, o, starczyło na pierwsze miejsce nawet. ...209... Kurde, głupie słuchawki, nie działa jedna słuchawka często. Bo będę musiał nagrywać tych mniej wygodnych. 199.
Chociaż 200, 215. Punto the beast, punto the beast, punto the beast. Punto the beast, punto the beast, punto the beast, punto. Wow, matko, ile ich odsadziłem. No to już końcówka. Ale jestem trzeci! Matko Bosko, jakim cudem? Uf, ale wygrałem dzięki tej przewadze. Myślałem, że będę to musiał jeszcze raz powtórzyć. Ja tu sobie na spokojnie jadę, a patrzę trzecie miejsce. Człowieku! Znowu działa jedna słuchawka tylko. Poczekajcie chwileczkę, ja się przerzucę na inne słuchawki, żeby już mnie to nie denerwowało. Tak szybciutko, muszę je tylko wygrzebać. Nówki sztuki, ale były, raczej są strasznie ciasne, malutkie. Takie trochę jak dla dziecka. No ale dobra, ściągam to i zakładam drugie. Się trochę podgłoszę. Mam nadzieję, że teraz wszystko słychać. Może sprawdzić, czy jest słychać wszystko ok? Dobra. Żeby nie było, zobaczcie. Podłączenie słuchawek do pada od PS4. I tak to działa. Aha. No, mówię, tylko pamiętaj, że tu jest opóźnienie. A my już jedziemy do kolejnego... Słychać wszystko, tak? To fajnie. Nie za szybko, tu jest policja. Przecież to leżało na środku ulicy! Człowieku, daj mi święty spokój. Co za menda. Kurde, flak, jeszcze się z nimi ścigać teraz. Pieprzone Pontiaki. Masz jeszcze z tej, z Łodzi dostaniesz. Mendo ty. Co tam? Piłaś? Stream najpierw muszę skończyć.
matko bosko. Nie wiem, czy nie będę musiał skończyć na chwileczkę. Ale to jak będzie przerwa, to potem wrócimy i dokończymy to najwyżej. O, albo zgubię tych palantów i jedziemy od razu na Erla. Ja nie będę robił, bo jestem dzisiaj troszeczkę zajęty, jak widzicie. A te wyścigi, które zostaną, zostaną może na jutro. Chyba się nie obrazicie. Łomotko, łomotko, łomotko. Jedź, 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 bez tylko jedź. Jedź, proszę cię, jedź. Kurde, ich będzie ciężko zgubić teraz. Ten pieprzony pościg się już rozkręcił. O, jeszcze dziady tu rozstawiły tą blokadę. Paszą wun mnie z tym. Kurde, bele. Muszę pojechać gdzieś, gdzie będę ich mógł wymanewrować, bo na szybkość to jest niemożliwe ich pokonać. Bym musiał jechać chyba przez 20 minut na nitro. To najlepiej chyba byłoby w kampusie. Dobra, trochę ich będzie, a ja mam czas na jakieś oddalenie się. Fuck. Nic z tym spowalniacz nie dał, nic on nie dał. Dobra, tu pojadę, tu będzie można ich troszeczkę pokręcić. Kurde, w dzielnicy przemysłowej. Uff, suwy. Kuźwa, jeszcze jeden się utrzymał za mną, menda. Dawaj, 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 szybko. Gdzieś go tam zrzuciło na bok. Tu jest zaraz miejsce do schowania się. I dobra. Dobra, ponad 5 minut to potrwało. Dobra, jedziemy na Erla. Od razu.
kurde, ta Menda na początku tylko szukała pretekstu. Walnąłem w leżący na ulicy... ten... znacznik. To leżący już potrącony. Kurde, nie w taki, który sobie stał. Co my tu mamy? Próba prędkości. No North Bay i sprint. Będzie długi, bo Cadman Root. Cadman i Root 55. Tam było 4.30. Ten Lancer. Jest tak cudny. Mniam. Chcę go. Chcę go. Brum. Spróba prędkości, więc na spokojnie, na prędkość go wziąć na tych punktach, bo tak to z Lancerem będzie ciężko. Ale jak każdy hamuje przed pierwszym lepszym samochodem, będę tylko nie pieprznąć. Op, 252 R226. Przez zakręt na nitro też niby jakiś sposób. No co za cieć. O Boże, ani na jedną, ani na drugą drogę się nie zdecydowałem. Najgłupsze zrobiłem, co tylko mogłem. Dobra, ale jedziemy po asfalcie. Daje największą szansę na przyspieszenie. O, wygrana. No spokojnie. Zium. No i dobra, jeszcze jeden. Ten sprint, 4,5 minuty rekord. Więc jest długi. Brum. Behind me, yo. Kuźwa, czemu nie dali tutaj dokończyć tej drogi? Niedobrze. Nawet bardzo niedobrze.
No, jeżeli przegra, to może mieć tylko do siebie pretensje, że chciał taki długi. Gdyby to było krótsze, to pewnie musiał to powtórzyć. Jezus, dopiero 31%. Już tyle drogi za nami. Dobrze, że tu nie trzeba tankować, bo bym pewnie musiał ze dwa razy podjeżdżać na... stację benzynową podczas tego wyścigu. Zatrzymał się, żeby tam... O Jezus. Głupota tego AI. Wolał zwolnić, to jeszcze stoi. Wolał zwolnić i się zatrzymać, niż przejechać po prostu na wprost. Po prostu na wprost. Jeszcze tak można. My time is shifting. Dzięki czemu ja mam... wow, prostsze zadanie. Sporo prostsze. Musiałbym chyba skorzystać z tego skrótu. Super, ultra, mega, mega tajnego. Który znamy tylko my. Na pewno! Tak, myślałem, że tu będzie ten skręt. Dlatego spowolniłem odpowiednio. Nawet bez patrzenia na minimapę. Często to robię. Znowu jakiś szeroki. Dajesz, 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 punto. Punto de beast, punto de beast. Końcóweczka. Punto de beast, punto de beast, punto de beast, punto de beast. O matko bosko. A jedzie, jedzie dalej. Cio. Może już jestem drugi. A co tu się dzieje? Co tu się dzieje na tej końcówce? Przechwaliłem. Rzuciłem klątwę! Nie! Przegram! Nie! Wracaj tu! Tak, jeszcze rozwalaj! Już wygrał, dobra, resetę. Resety! Dwa, jeden i brum! Teraz jadę normalnie jak człowiek po asfalcie. Tamten teraz pojechał piachem. Proszę. Możesz być szybszy, człowieku, ale ten zakręt wykańcza. O matko bosko. Tryb nuba się załączył. Kuźwa, mało tego nitro jest strasznie.
Dobra. Jestem strasznie skupiony w tej chwili na tym wyścigu. Tutaj się teraz tak nie zatrzyma jak debil. A szkoda. Zaraz obok mnie jest kurde meta. Kita, kita, kita! Czekamy mu. Fakt, Earl nie jest najlepszym z kierowców, jakim się musiałem mierzyć na czarnej liście. To jednak ma dobry samochód. O, właśnie o tym mówię, na samą prędkość mnie bierze. Kuźwa, Lancer. Pieprzony. Bez zachowania mi tutaj. Wiem, że jesteś bestia, ale nie musisz się zachowywać jak bestia. Spokojnie. Panuj się. Panuj swoje emocje. Chcesz wygrać, to rób to z głową. Dawaj, nie obracaj się teraz. Dawaj, nie daj się wyprzedzić. Zapierdzielaj. Teraz nitro. I nie zaraz za mną. I ła, ale finish w powietrzu. Statystyki wyścigu. Statystyki wyścigu. Pół sekundy za mną. Ale jest. Jest wygrana. Co? No, troszeczkę ponad, ale pół sekundy. Bliżej do pół sekundy niż do sekundy. Dobra, teraz mi zależy na tym samochodzie. Prawy. Zwolnienie auta. Chciałbym, żeby był chociaż ktoś, kogo mógłbym zapytać, czy prawa, czy lewa, ale jestem sam. Środek. Czemu? Nie ma. Mój Lancer. Będę smutny. Będę smutny. Następna Jules, czarna lista, ósemka. Ford Mustang GT. Będę smutny, nie mam Michu Lanciera. Dobra. Tego samochodu nie lubię, w ogóle nie lubię amerykańskich aut. Muscle carów tak zwanych. Wyglądają jak pudełka na zapałki. Ale dobra. Moi kochani, w międzyczasie żegnam się z wami. Dziękuję, że byliście ze mną przez ten dzisiejszy, przez tą dzisiejszą godzinę, prawie półtorej. Mam nadzieję, że się podobało, że zobaczymy się jeszcze jutro, też o 15:00 na trzecim w tym tygodniu streamie. Zawsze są trzy.
co by nie mówić. Jak jakiś dzień nie będzie, to wiedzcie, że sobie to odrobimy. Ja jestem akurat przy domku. Sobie tu wjadę. Grę zapiszę. Tak, tak, dalej. I wypadałoby zamknąć to. Jeszcze raz dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Pa, pa.